Cześć, jestem Tomek Wórecki, jestem prezesem grupy Just Tak. Zajmujemy się analizą dużych zbiorów danych po to, żeby pomagać reklamodawcom efektywniej prowadzić ich działania. Dlatego też aspekty związane z wizualizacją danych są dla nas istotne. Najważniejszym chyba wyzwaniem jest łączenie różnych źródeł danych w tak naprawdę jeden spójny obraz u naszego użytkownika, projektu dla naszego klienta, a następnie prezentacja tych danych w taki sposób, żeby bardzo dużo wniosków, bardzo dużo sygnałów, które płyną z tych danych, zaprezentować w sposób bardzo czytelny i zaprezentować w sposób taki, który będzie jasny, prezentował jasne rekomendacje dla klienta. Dzisiaj Tableau to przede wszystkim technologia, która pozwala nam robić raporty konwersji online-offline, które nazywamy, czyli raporty, które pokazują, kto zobaczył reklamę w internecie, a następnie pojawił się w danej lokalizacji offline, czyli reklamujemy sklep X i patrzymy, kto do tego sklepu na koniec dnia przychodzi i jaka jest konwersja pomiędzy tymi zdarzeniami. I Tableau pozwala nam lepiej zaprezentować dane, które mamy w tym raporcie, w taki sposób, żeby nie tylko pokazać dobre rekomendacje, jasne kierunki działania, które z tego płyną, ale także dać klientowi możliwość wejścia głębiej w różne obszary danych, które go interesują, różne perspektywy tego projektu, które go interesują. Tableau pomogło nam mieć bardziej profesjonalny produkt. Pomogło nam tak naprawdę zaprezentować klientowi raport, który jest bogatszy, jest lepiej, bardziej zrozumiały, a jednocześnie daje swojego rodzaju wolność klientowi w analizie danych i w też wyciągania swoich wniosków. I więc produkt stał się lepszy, ale także Tableau pozwoliło nam przyspieszyć proces po swojej stronie, czyli dostarczamy znacznie szybciej produkty do klienta, co dla nas też jest super istotne przy ograniczonych zasobach. Tego rodzaju technologia i praca na szablonach, które sobie tworzymy, pomaga nam automatyzować proces no i być bardziej efektywnymi na koniec dnia. Pracujemy dzisiaj na dwóch osiach. Z jednej strony mamy perspektywę online'ową i tutaj analizujemy zachowania użytkowników w internecie, to kim są, co konsumują. Z drugiej strony mamy perspektywę offline, czyli analizujemy, jak użytkownicy przemieszczają się w świecie rzeczywistym, jakie sklepy odwiedzają. Więc na koniec dnia w projektach dla klientów musimy łączyć dwie perspektywy. Więc technologie, które nam pozwalają łączyć źródła tak różnych danych w jednym miejscu i analizować się ze sobą, porównywać, są dla nas bardzo cenne. AstraFox było dla nas tak naprawdę fajną inspiracją tego, co można zrobić z Tableau. To jest, trafiliśmy na siebie akurat w momencie, w którym zastanawialiśmy się, jak usprawnić nasz produkt, co można zrobić lepiej, jeżeli chodzi o wizualizację danych. I AstraFox pokazało nam kierunki myślenia i oprócz tego, że sprzedało nam produkt, zainspirowało do działania, więc fajne doświadczenie. Tableau świetnie robi swoje podstawowe zadanie, czyli świetnie pozwala wizualizować dane i szybko wyciągać wnioski. Dla nas jest to szczególnie istotne, dlatego że nie tylko my musimy szybko analizować dane w Tableau, ale także dawać klientom gotowy raport, który potem konsumują. Dlatego każdy biznes, który także potrzebuje swoim klientom pomóc analizować dane i dać możliwość analizowania danych, powinien używać tego typu narzędzi i będzie z nich zadowolony. Dlatego mogę na pewno to bardzo, bardzo polecić wszystkim tego rodzaju biznesom.